Lucy i Arek podpisali wczoraj umowę i kupili mieszkanie. Jednak Lucy zastanawia się, czy dobrze zrobili, bo podejrzewa, że właściciel jest oszustem. To jest Oturskim. No widzę. Patrz, przypominamy, że biuro podróży New Paradise ogłosiło wczoraj bankructwo. A to oznacza, że klienci zamiast wygrzewać się na słońcu, zostaną raczej na lodzie. Arek, no co myśmy narobili? My? Jak my? My nic, przecież to on oszukał swoich klientów. Arek, pomogliśmy mu w ucieczce. Kupiliśmy mieszkanie, które należało zlicytować, a pieniądze oddać wierzycielom. Proszę cię, nawet o tym nie myśl. Kochanie, nikt nam mieszkanie nie dał za darmo. Zapłaciliśmy za nie pieniążkami. Nikt nam go nie dał, nikt nam go nie zabierze. Mieszkanie jest nasze i koniec. Arek, a jeżeli Pawlak ma rację? Jeżeli on sprzedał to mieszkanie nie wiadomo ilu osobom? Przecież to mogło się zdarzyć. Tak, kotku, mogło się zdarzyć. Tak samo jak zdarza się to, że się poślizgniesz na skórce od banana i wpadniesz pod spadającą windę. Kochanie, ale tak rzadko, że nikt o tym nie myśli. Przestań krakać. Cześć, Lucynko. Kiedy jedziemy na tą giełdę? Wiesz co, Arek z tobą pojedzie, dobrze? Bo ja muszę iść do pracy. A dzieci? Pan Pawlak przyjdzie i zostanie z nimi. A. Lucynko, jestem taki szczęśliwy, że to wszystko się udało. No nawet nie wiesz, jak się cieszę, że mogłem wam pomóc. O, to pewnie pan Pawlak. To ja się zbieram. Dzień dobry. Cześć, witam. Dobrze, że pan już jest, bo my musimy chyba jakoś odkręcić tą całą akcję z tym zakupem mieszkania. Ale jak to odkręcić? Ty mówisz, dlaczego? No bo ten Turski to oszust. On uciekł za granicę z pieniędzmi klientów. On chciał je sprzedać dlatego, żeby nie stracić go na poczet długów. Arek, my możemy przez to mieć problemy. Ale Lucy, przestań. Wiesz, że twój tata dał nam oszczędności swojego życia, żebyśmy kupili to mieszkanie. Wiesz, jak on się cieszy? Trudno. Kupimy inne. Inne? Gdzie jest za te pieniądze? W zakliczynie? Ale chwila, moment. Lucy, studiowałaś prawo. Przecież powinnaś wiedzieć, że skoro biuro New Paradise było spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to Turski, ogłaszając jego bankructwo, nie odpowiada za długi spółki własnym majątkiem. Ale zaraz, co to znaczy? Ja dobrze rozumiem, że... Mieszkanie należy do Turskiego, nie do spółki, koniec, kropka. I nawet gdyby nie sprzedał tego mieszkania, to komornik i tak nie może go zająć. Słyszysz? No i co? Mieszkanie jest nasze, nikt nam nie odbierze. No dobrze, w takim razie dlaczego chciał go sprzedać? Nie tak wiem. Szybko. Potrzebował pieniędzy na nowy start za granicą? I sprawa się rozwiązała! No dobrze, mieszkanie jest nasze, kotku. Skoro pan Pawlak tak mówi? Lucy, wątpisz w moje prawnicze umiejętności? Nie, no nie. Oczywiście, że nie. Tylko jakby pan mógł jeszcze raz sprawdzić te księgi wieczyste. Czy nikt przypadkiem nie próbuje się do nich wpisać? Lucy, ja wiem, co robię, zaufaj mi. Proszę cię, trzymam rękę na pulsie. A teraz idź już, zajmę się dziećmi. Chodź.